Chcemy wypróbować trasę, która będzie uruchomiona 9 maja. Jest to nowa linia, która będzie łączyła północną część Wejherowa od zakładu energetycznego poprzez ulicę Graniczną nad Rzeczną do szpitala. To jest w tym rejonie zupełnie nowa linia, bo nigdy tutaj takiego połączenia nie było. Jest to też bardzo istotne, gdyż mamy możliwość te wszystkie osiedla połączenia z zespołem szkół numer 3 i od szpitala w kierunku Śmiechowa. Cały czas jest to jedna linia, aż do ostatniego ronda, który jest w północnej części Śmiechowa. Przystankiem początkowym w kierunku do osiedla Śmiechowo jest przystanek na ulicy Przemysłowej w wywiacie Almaresu. Kursów dni roboczych jest 12. Pierwszy kurs zaczyna się z tego przystanku o godzinie 6.13, natomiast kończy kursowanie ta linia w dni robocze około godziny 17.45. Natomiast w soboty i w dni świąteczne, niedzielę i dni świąteczne kursów jest 8, zaczynają się od godziny 8.29 do około 16.45. Kolejne połączenia będą wówczas, jak będą zrealizowane bezkolizyjne węzły. Wtedy chcemy przyjrzeć się rozkładowi jazdy i przyjrzeć się liniom, żeby je na nowo ułożyć w skali Wejherowa. Rozkład jest skalibrowany w ten sposób, że do godziny 10 w dni robocze położony jest nacisk na dowożenie dzieci do szkół, do zespołu szkół numer 6 i szkoły podstawowej numer 11, a od godziny 11 nastawiony jest na odwóz tej młodzieży ze szkoły.